Najpierw zobaczyła pęk świateł. Świece. Różnej grubości, różnej wysokości. Za pięć franków, za dziesięć, ile kto miał. Dalej w głębi wnęka. We głębokim głęboki mrok. Zarys postaci na krzyżu i czerwona lampka. Niby wskazująca drogę miniaturowa latarnia morska. Przed wnęką ławka. Kobieta nie siedziała na ławce. Stała przed ołtarzem i śpiewała. Niewysoka, pękata, pewnie stojąca na mocnych nogach. Na głowie miała stoszkowaty turystyczny kapelusik, w rękach otwarty modlitewnik, w który nie patrzyła. Czystym, mocnym głosem śpiewała. Było to takie niezwykłe, że Natalia na chwilę zapomniała o sobie. Ta kobieta? Niewątpliwie przyjechała z daleka. Natalia wyobraziła ją sobie w schludnym amerykańskim miasteczku, prowadziła dom, wychowywała dzieci, a teraz wyruszyła na wycieczkę do Starego Świata, zabrała ze sobą modlitewnik i może nawet jeszcze w domu wybrała hymn, który zaśpiewa Bogu w słynnej paryskiej katedrze. Nie tłoczyła się wraz z innymi w głównej nawie. Znalazła boczny ołtarz, mroczny i cichy, w którym tylko lampka nadziei rozświetlała mrok. Przystanęła i śpiewała pełnym głosem, nie pomna na nic. Ludzie przychodzili, patrzyli, a ona robiła swoje. Nieugiętość, prostota, siła. Odśpiewała, co miała odśpiewać, zamknęła modlitewnik, przeżegnała się i odeszła. Mocnym, pewnym krokiem, nie patrząc na boki. Natalia przez chwilę śledziła wzrokiem pękatą sylwetkę, plecy wyrażające z